Jest pod parę, że Paryżem ośrodek dla narkomanów, przez który wielu ludzi chce wyjść z narkomanii. Nie tylko, że to jest terapia, ale to jest też modlitwa, to są ośrodek rekolekcyjne. I zastukał kiedyś tam narkoman i mówi: Jestem już na, na, na końcu żywota, przyjmijcie mnie. Tylko ja wiem, że Wy jesteście chrześcijanie, a ja w Boga nie wierzę. Przyjmijcie mnie? A on miał: Dobrze, przyjmiemy Cię pod jednym warunkiem. My jesteśmy w kaplicy, Ty jesteś w kaplicy. My się modlimy, Ty z nami siedzisz. Możesz się nie mówić ale nie ma tak, że my się modlimy, jest msza, a ty sobie śpisz. On mówi, słuchajcie, ja będę przychodził na wszystko, ty to błagam, przyjmijcie mnie. No więc go przyjęli, pobyło nich tydzień, dwa, trzy, zaprzyjaźnili się trochę i było nabożeństwo słowa. I oni mówią, ty, a może byś przeczytał psalm? On mówi, co to jest psalm? No tak i tekst religijny. No dobra, to przeczytam. No i dalej był na kartce skserowany i on zaczyna czytać ten psalm i się rozpłakał. I mówi, przepraszam, ja wam podziękować, że napisaliście dla mnie ten wiersz. A oni mówią, stary, nie gniewaj się, to było napisane dwa pół tysiąca lat temu. Mówi, jak to dwa i pół tysiąca lat temu? Ty? Przecie ty są mnie. Ziemia rozstąpiła mi się pod nogami, moi nieprzyjaciele potrząsają nade mną głową, moi wrogowie szydzą i pokazują mnie palcami, Czyż są mnie. Ziemia mi się obsunęła, nie mam na koncie już ani jednego euro. Stary mnie wyrzucił z domu, a kiedy mnie wyrzucał, potrząsał nade mną głową i mówił, wynofa, wynofa. A jak szedłem do was, to dzieci pokazywały mnie palcami i mówiły, pija w księdzie, pija. Przecież to jest on, nie? Wszystko, bo Bóg cię zna. Bo Bóg cię zna. Potem z tym narkomanem się też tak zaprzyjaźnili, że często dawali mu je do czytania, bo pięknie czytał. Tylko, że dawali już mu w książce. I zaznaczali, przeczytaj odtąd, ołówkiem zaznaczali, dotąd, dalej nie czytaj. A on czytał, czytał i przeleciał tą granicę i czytał dalej. On miał, ty już nie czytaj więcej. A mój cicho, nie mogę się doczekać, jak to się skończy. Nie wierzcie, że znacie Biblię. Ja ją czytam od 30 lat i jej nie znam. Ciągle jest jeszcze zamknięta, bo tylko pokorni ją przeczytają.